Pytanie rzeczywiście prowokacyjne trochę, po co nam ta Unia, bo odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Pojawiają się w Polsce i w innych krajach, w Europie, Włosy kwestionujące sens Unii Europejskiej. U nas w Polsce też słyszymy od czasu do czasu z ust pewnych egzotycznych polityków, prawda, zawołania takie, że powinniśmy z tej Unii wyjść, bo właśnie ta Unia to jest sam kłopot, to jest jakaś tam potrzebna biurokracja. Niektórzy posuwają się do tego, że mówią, że Bruksela to jest nowa Moskwa, która nas zniewoliła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są to wszystko, że będzie kompletne nonsensy i absurdy, ale może to jest moment właśnie, żeby przypomnieć o podstawowych argumentach na rzecz tego, żeby Polska w tej Unii Europejskiej jednak była. Minęło 14 lat od naszego wejścia do Unii Europejskiej. Jednym z architektów tego wejścia był ówczesny pan premier, minister rolnictwa Jarosław Kalinowski, który wywalczył dla polskich rolników sporo kasy, muszę powiedzieć. W tę kasę mało kto wierzył. Również i w twojej partii, chcę powiedzieć, było sporo takich czekaczy, którzy mówili przecież nikt nigdy polskiemu rolnikowi nie dał żadnych pieniędzy. I to tak będzie jak w tym dowcipie, który opowiesz prawdopodobnie w tej rewizji. Oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej to był rok 1995, a debata w Sejmie na temat ratyfikacji układu o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, tak brzmiała pełen tytuł tego traktatu, to był 1994 rok i wszedł od tego rozpoczął. Tą debatę prowadził nieżyjący już profesor marszałek Małachowski. Pamiętacie? Tak. Marszałek Małachowski prowadził tą debatę i pamiętam to dziś. Dyskusja się już wyczerpała, no i trzeba było przejść do głosowania. No i przed głosowaniem marszałek Małachowski mówi tak, podsumowując tą debatę. Słuchajcie, wejść do tej Unii Europejskiej, iść do tej Unii Europejskiej, zmieniać to prawo, przebudować gospodarkę socjalistycznej, sterowanej, kierowanej, planowej, taką jak ona wtedy jeszcze wtedy była nadal, na tą jednak rynkową, to jest nieprawdopodobny wysiłek i wielkie wyzwanie. I mówi, to jest wręcz iść do tej Unii Europejskiej, to jest szaleństwo. Ale nie wejść, nie podjąć tego wysiłku, nie podjąć tej szansy, jaką daje nam historia, to jest obłęd. W szaleństwie jest nadzieja, a z obłędu już wyjścia nie ma. Tak wtedy zakończył tą debatę i jak z całym szacunkiem, jak dzisiaj słucham niektórych polityków, którzy mają za sobą w parlamencie większość, to ja mam wrażenie, że porzucamy tą drogę trochę szaleńczą, ale dającą perspektywę, a wpadamy w obłęd. Ja wręcz twierdzę, że dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, nie mówiąc tego wprost, wyprowadzając z Polski fundamentalne zasady państwa prawa, trójpodziału władzy i uważając partnerów Unii Europejskiej za durni, za głupków, którzy nie potrafią sobie rozwiązywać problemów, które stoją przed Unią, bo my wiemy lepiej, bo on wie lepiej, nie mówiąc tego wprost, wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. I to jest największe niebezpieczeństwo, którego dziś w większości Polacy nie mają najmniejszych pretensji. Nie zdajemy sobie w większości dzisiaj, tak sondaże pokazują, nie zdajemy sobie do końca sprawy. Żyjemy w większości chwilą, dzisiaj.